Po wielu sygnałach o nieprawidłowościach w otwockim klubie sportowym postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda jego funkcjonowanie. Dlaczego nie ma inwestycji? Jakie jest zadłużenie klubu? Dlaczego sprzedaje się jego majątek i kto za tym wszystkim stoi? Ja powiedziałam, dokumenty możemy udostępnić, tylko proszę powiedzieć, czym są Państwo zainteresowani. Jakim rokiem, jakim miesiącem i jaką sprawą? Wszystko z kursem, tak jak Pan powiedział przed chwilą, że jakieś kontrole się odbywają, czy tak dalej. Nie ma żadnej kontroli, albowiem nie ma takiej potrzeby. Działalność jest realizowana na bieżąco. Czy pani dyrektor spłaciła swój dług względem klubu OKS? Na podstawie jakich umów i czy w ogóle takowe zostały sporządzone? Pytanie, na podstawie jakiego porozumienia odpłatnie w ramach czynszu pani dyrektor opłaca należność za wynajem Szemrajówki poprzez formy takie jak opłacenie wyjazdu zawodników na zawody. Czy takie porozumienie zostało podpisane z klubem? Zaraz, bo coś pan za wiele powiedział. W pierwszej części. Chodzi panu, ja wytłumaczę, o wyjazd dzieci w styczniu na zimowisko. W tamtym roku pana Macniewa grupa wyjeżdżała. Co pieniądze na wyjazd pożyczałam. W jakim? W takim, że po prostu... Nie, prezes opowie. Posłuchaj, chciałam się tylko zapytać, czy to pani Zantli będzie. Bo nie przedstawiacie dokumentów, albo nie informujecie. No przepraszam, ja nie pójdę na ruch ulicy i nie będę krzyczał, albo mam 125 zł 75 groszy, a jutro to mam 125 zł bez 75 groszy. Informacja jest na określonym poziomie, na którym ona powinna być przekazana. Z tego, co księgowość mi mówi, z długu schodzimy, choć jest nam bardzo ciężko. I wszystko można zobaczyć. Każdy z nas patrzy na to jak na własne, prywatne gospodarstwo. Własne, w sensie własne. Nie mamy warunków tu, nie ma bieżni, nie ma czegoś tam, no. Jak nam miasto zakupi, przysponsoruje, budujemy i na pewno będzie. Wkrótce będzie ogłoszenie, w przyszłym tygodniu mogę powiedzieć, o sprzedaży nieruchomości, która się znajduje, na którą uzyskaliśmy zgodę. Czy dobry gospodarz sprzedaje tereny klubu, pomniejszając tym samym jego majątek? A może taka sprzedaż ma swój ukryty cel? Oto szokujące wypowiedzi, jakie uchwyciliśmy licząc na wpuszczenie nas na spotkanie zarządu, ponieważ oficjalnie licytację odwołano z tytułu braku wpłacenia wadium, co przekreślało prawną możliwość sprzedaży Szemrajówki. Ja bym chciała, żeby do 16, do 16 godziny, nie wiem, to ja odchodziłem po różnych etapach, ale na pewno nie wiem, może jak łatwiej byś chciał. Może ty byś chciał. Nawet już od Polski, żeby deweloperzy przecież. Może byś ty kupił, nie? Tam na to. A po co mi to, jak tam na to, tylko zabudowę i rodzinę? No to dam takie potrzebne pieniądze na działkę i rodzinę, żeby jaka sobie winę. Ja powiem tak, że ja osobiście nie mam sobie nic do zarzucenia, ja powiem, że nic. Co do ukrycia miała pani Dorota Mądro. W jaki sposób prezes Jerzy Kamiński jeszcze tego samego dnia znalazł osobę chętną kupić Szemrajówkę i przeprowadził przetarg? Nie zamierzamy pozostawić tych pytań bez odpowiedzi. Dobra, tam już. Szacunek nawzajem i koniec. Oczywiście, to jest podstawa. Nie podnosimy sobie tym bardziej ciśnienia.